Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony Sneaky Tomas, bardzo miło i bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku arenkowania. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, baw się dobrze, no i oczywiście zachęcam do grania, do subskrybowania, do bawienia się w tą giereczkę. Banujemy dzisiaj przystęp, bo nie chce mi się z nią znowu grać trochę, było jej trochę dość dużo. I dostaliśmy Inferno na Letosa, moi drodzy, to w sumie po części nie lubię tej pary, bo jest bardzo w sumie trudna według mnie dla Inferna i to bardzo rozsądnie. Klątwa Słabości nie jest taka najgorsza, tak? Ale Letos też jest bardzo solidny, w szczególności, że może nam rzucić rozkład na starcie i bardzo mocno zabolić nasze jednostki, które potrzebują się bardzo szybko ruszać, więc może to być takowy problem. Z tego co widzę, mamy spoko hełm, spoko naszyjnik, jakiś Kyogre, spoko, cosik tam jest. Ale szał nie ma, dupy nie urywa. Jest dużo szczęścia, moral, atak, wiedza, spoko. Jest trochę ataku i odporności, jest trochę... obrony sił czarów. Tu jest w sumie 3 ataku. No to jest bardzo dużo, moi drodzy, ataku. 8 ataku, to jest bardzo dużo. 9 nawet ataku tutaj mamy, tak? I jakaś siła czarów. Jest to dobry pomysł do rozegrania tejże giereczki, tak. Pamiętam, że mrok zazwyczaj średnio się opłacał w tej parze. Ale w razie czego... no szkoda, że nie mam wampiryzmu, bo byśmy mogli skontrować, kurczę, blade, zasrany... zasrany, kurczę, zasrany rozkład, tak? Jakby, chociaż i tak dostanę pewnie... wyżej kulą, no nie wiem, co tam przeciwnik może do nas wymyślić, jest cierpienie slow. Z łańcuszek, no można zagrać typowy Inferno, no ale typowy Inferno też trochę mi się nie chce, tak? O, w sumie osłabienie nie mam na starcie, by się udało rzucić po prostu osłabienie i po prostu tylko i wyłącznie, wiecie, podstawkę, tak? Rzucić tylko i wyłącznie po to, żeby to rzucić i sobie to mniej więcej zostawić, byłoby naprawdę spoko. Logistyka, szybką bramę w sumie byłoby nie najgorzej mieć. Obronę też w miarę, bo nie mam za dużo tych statystyk, no ale dobra, zobaczymy. Jakby rozdzielające uderzenie to na pewno musi być. Sprawdzę sobie, czy się na pewno nagrywa. Nagrywa się, więc fajnie. Magia zniszczenia, tak, można było to płonące, ale... wygramy trochę może bezpieczniej, może niebezpieczniej. W sumie to nie do końca wiem, logistykę mi znowu daje, no warto byłoby sobie w sumie ją zabrać. Obronę, ale za dużo rzeczy znowu sobie rozwinąłem. I to nie będzie zbytnio korzystne i dobre. Ale zobaczymy. Taktyka w sumie może mi pomóc. Trochę, uważam, że tak. Ochrona jak najbardziej zawsze w porządku i odkrywanie jak najbardziej nie w porządku, bo tak naprawdę potrzebuję czegoś innego. Ale dobra. Potrzebujemy, moi drodzy, zbić. Jakby dostać coś... przesadziłem, bo nie tak to miało do końca być. Piekielne ognie, bardzo w porządku, ale bardziej chciałem szybką bramę szybciej dostać, bo potrzebuję szybkiej bramy. Dobra, potrzebuję jej po prostu, żeby móc zadziałać w jakiś tam sposób. Dobra, zostawiam taki build, jest na razie w porządku, więc lecimy do przodu, tak? Szybka brama, jak najbardziej. Jak najbardziej, lepsza logistyka w sumie. Co ja wam powiem szczerze, że dowodzenie, kurczę, było. Było, moi drodzy, dowodzenie. Było, moi drodzy, dowodzenie, co mi się w sumie podobało. Szczerze potrzebujemy tak... lotnego, żeby zmniejszyć tą obronę na starcie i się wpierdoszyć tam, tak? W sumie taktyka byłaby spoko. Mogę tak naprawdę to zbić, no dobra, w sumie mogę to zbić. Nie wiem, którą ścieżkę tak do końca trochę pójdę. To może być mój błąd, bardzo mocny mój błąd, no ale dobra. Let's go, my friend, no. Jakieś też cierpionko będzie. Więc nie będzie tak, mam nadzieję, najgorzej. Ja się teraz tak zastanawiam, no to 9 ataku naprawdę kusi. Bo tu mamy, moi drodzy, tylko... damy za to szczęście, tak? I siłę czarów, wiedza, maska zniknął kształceny. W sumie spoko sprawa. Tutaj mogli sprzedać w razie czego. Mam naszyjnik, broń.
Bardzo to jest dużo tego ataku. Bardzo przyjemnego w bardziej ilości, ale to już jest fajny moral. Jest to szczęście fajne, które może dużo nam też dać. Ale tutaj jest pewne staty. To jest 2. 5. Tu jest. Dobra, to jest za dużo ataku, żeby tą ścieżkę nie pójść, tak? Takie są fakty. Za dużo to jest ataku, żeby tę ścieżkę nie pójść, więc tutaj po nią pójdziemy. Więc po nią spróbujemy pójść i zobaczymy, co będzie dalej. Jakby. No jest jak jest. Życie jest piękne i cudowne. Jest to 17 ataków, więc jakby w tej, od tej strony jest naprawdę bardzo dobrze. Bo tak naprawdę to ogniste ognie, które mamy, mają nam tylko i wyłącznie troszeczkę pomóc. Troszeczkę i wyłącznie pomóc. Nie mam żadnych hipnoz i tak dalej. Więc spoko. Więc spoko. Loko, lewa ścieżka, artefakty. Dużo rzeczy mogę jeszcze kupić. Bardzo fajnych w sumie rzeczy mogę jeszcze kupić. Chyba że statystyki, moi drodzy. Jeszcze jeden poziom, tutaj 9000. Nie będzie z tego 9000, kurczę, też tak trochę bida. Bo warto byłoby sobie w sumie. Właśnie dostanę jeszcze jeden artefakt tam. Jakiś losowy, tak naprawdę. Ale może być spoko. Ja powiem wam szczerze, że bardziej wolę coś dostać z umiejętności, podbić sobie trochę ataku czy coś takiego, żeby po prostu się wzmocnić. Magia przywołania. Not good for me, I think. Magia przywołania out. Według mnie to też out wolałbym bardziej. Wolałbym bardziej raczej. W sumie witalność. Unik. Unik gramy. W sumie unik spoko, ale witalka też. Lepsza magia mroku. No nie wiem, kurczę. No tak to jest takie, kurczę, dylemat. Dużo defa jest, tak jakby, ale no, def to nam niewiele zmienia, tak szczerze powiedziawszy, tak jakby spróbuję go wywalić, trudno, wywalimy sobie to, wywalimy sobie to i spróbujemy dostać ataku. No jak nie wyjdzie, no to trudno, tak, oczywiście, że nie wyszło, ale lepszy atak jak najbardziej w porządku, bo warto byłoby dostać na przykład w sumie taką taktykę jak najbardziej. Taką taktykę powiem wam szczerze, jak najbardziej będę mógł bardziej być mobilny i może być spoko. 20 ataku, not bad. Not bad, jeśli chodzi o staty. Trochę inicjatywa będzie u nas zmniejszona, no ale to sobie mniej więcej, mam nadzieję, poradzimy, tak? Powinniśmy sobie z tym mniej więcej oczywiście poradzić, bo może być tak, że on nam sobie podbije. No to jest loch, tak? No to ciężki kawałek chleba do przeżycia. Ale zobaczymy. Logistyka na fullu dziwne w sumie. No ale zagrane co innego, tak? Więc jakby zobaczymy, co się tutaj będzie dziać. Na pewno tutaj weźmiemy gościa, który no raczej zabiera jednostki, czyli czarnego sukuba, bo w ten sposób, bo raczej weźmiemy zmorę, która się szybciej rusza. Aczkolwiek ten rozkład może nas bardzo mocno w sumie zaboleć, niekoniecznie być spoko. Zobaczymy, czy w sumie tak naprawdę zraszujemy aż tak mocno. No, balista tutaj byłaby naprawdę potężna. O, 20, 12, hulale. Grubo by było. W każdym razie ma szczęście jakiejś odporności. To by bardzo pomogło, żeby to wygrać. No dobra, tak naprawdę, co tam u was, jak tam u was dzisiaj kolejny dzionek? Nie wiem, prawdopodobnie teraz wrzucam w środy, piątki, niedzielę odcinki rękowania w taki mniej więcej sposób, bo mam nadzieję, że się uda w taki sposób to zrobić. Muszę jeszcze podogrywać, żeby było w porządku. Wczoraj mówiłem, że w ostatnim odcinku, czy wczoraj, że jakby ten. A zaawansowany atak oraz podstawowe dowodzenie. Okej, czyli może mieć smoka więcej. Ja, moi drodzy, mamy inicjatywkę, tak? Czyli możemy albo wywalić sobie to i zmniejszyć sobie ataku. Mieć wtedy bardzo sporą inicjatywę. Co nie jest w sumie teraz głupie. Lepiej chyba mieć wtedy mniej ataku, powiem wam trochę szczerze. Takie mam jakieś wrażenie po części. Że fajnie by było w taki sposób w sumie. Skoczy dupek tutaj ofensywny. Jednak ta inicjatywa fajnie może pomóc, tak? Fajnie, fajnie. No tutaj raczej odporności. Fajnie w sumie może pomóc. Ja bym chyba wywalił po prostu te rzeczy. No, jeden poziom dostaniemy, tak? Ale.
Dobra, jakby. Wywalmy. Jakby uważam, że lepiej mieć w sumie w tym momencie. Jak zagra rozkład, no to trudno, to nas kontruje. No ale nie można mieć wszystkiego, tak? Pierścionek w sumie bardzo spoko. No i jakby trzeba to wywalić, tak? Z niby trzeba ataku więcej, ale inicjatywa, nie? Jak nie zagra rozkładu, to będzie bardziej spoko. I szczerze wam powiem, w tym momencie, grając na magię, no to mimo wszystko ta witalka może pomóc bardzo mocno. Więc nie wygląda to źle. Naprawdę wygląda to według mnie bardzo solidnie. Gramy tym zestawem ten. No i dobra. Dobra, zupa z bobra. Lecimy do przodu. Bo niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze... Jak co mówią, zgadzać trzeba. Zawsze nawet to podstawowe grupowe osłabienie i podstawowe grupowe cierpienie to też coś pomoże, tak? To nie jest tak, że to nic nie pomoże, nie? W sumie to ciekawie to wygląda po części, więc do boju, moi drodzy. Do boju, Polsko. Gram na Lohikerma, którego serdecznie pozdrawiam i każdego, kto jest na czacie, kto ogląda i kto oczywiście zostawił łapeczkę w górę. Ale dobrze sobie pograć. Dzisiaj się zdrzemnąłem na spokojnie, zrobiłem sobie pizzu, nie? Bo mi zostały rzeczy z weekendu jeszcze do zrobienia. Jakoś dzisiaj, mimo że się w pracy naprawdę mocno na kogoś wkurzyłem, no i miałem dużo roboty, to że szereg już trochę odzyskuje energii, mam trochę jednak przytkany nos, ale byłem też na siłowni, więc jakby tutaj mój poziom zadowolenia trochę wzrósł, bo jednak mnie trochę zmuliło w tamtym tygodniu. No zaawansowany atak, no jakby co ja zrobię, ja nic nie zrobię, tak? Znaczy to na pewno wziął... No i zobaczymy, moi drodzy, co to będzie? Czy to będzie niebo w gębie? Pewnie nie. Balisty nie ma, dużo szczęścia, raczej wojownik z mrokiem na ryju. Taktyką na twarzy, którą mi usunął, więc jakby spodziewam się tutaj, moi drodzy... Zdziałam się, moi drodzy, że ja się muszę chyba cofnąć. Dobra, was zostawię w sumie na środku. Uważam, że muszę, bo to jest prawdopodobnie wjazd we mnie, takie mam wrażenie. Więc jakby tu. Dobra, let's go. Tak trochę defensywnie. Rozkład na ciebie poszedł, spoko. Co tu mamy? Obronę... To mój. Dużo defa. Obrona szczęścia. Mocny herek. Mocny, moi drodzy. Naprawdę mocny, ale mimo wszystko my też jesteśmy dość mocni, nie? Więc chillera utopia, tak? By na razie na spokojnie. Nie ma paniki, zobaczymy co mi tam narzuca, tak? Droje defa zbiliśmy, czyli jest dyplomacja, żeby mieć więcej smoków, ale w sumie z ruch, bo on będzie też chciał nas wbić trochę. Tam trochę mu na plecy narzucamy się. Okej. Tutaj nie, bo tutaj jestem biegający gdzieś tu, spoko. Konik biega koń, no sobie nie pomogło, tak? Jakby... Siłą rzeczy pomogło. Mógłby się trochę w sumie ruszyć. Będę musiał zostawić smoka. W sensie tu smoka, tu się ustawić tobą, żeby mi smok nie wbił w te jednostki, chociaż bardziej skoczy dupas. No nie wiem w sumie, zobaczymy czy podejdzie. Ustawia się w kupie. Jak to mówią, w kupie siła, w kupie gnój. Okej. Wow. Jeszcze laka mnie przypierdoszył. Really? Jakby uważam, że to jest dobry pomysł. Dobra, ładnie. Nie jest zbytnio to korzystne.
Ale dobra. Okej, okay, czyli jest rozkład. No, któż by się spodziewał? Jednak jest to magiczny skurczybyk. Kurzający. Pipiduwa. No, ale dobra. Ale dobra. Tu sobie tego przygarnąłem. Fajnie, niech sobie tutaj stoi. Bardzo mi się to w sumie podoba. A sobie no niewiele pomoże tak naprawdę. Oczywiście, że 1600 obrażeń szczęśliwym ciosem. Ale sobie poblokował pewne rzeczy i dla mnie to nie jest wcale takie najgorsze, tak? Jakby... Nie za bardzo rozumiem sytuację w tym momencie, ale... Ja tutaj na razie na spokojnie bramułu się sobie zrobimy. Będziemy jakoś tam spinać, tak? Jakby też nie mogę się ustawić tak. Okej. Okay. Ładnie laczkuje oczywiście. Laczki, laczki, moi drodzy. Kolejny lak, kurwa mać. To mi się nie podoba. W żaden sposób. Skok mogę zrobić. Ale w sumie jeszcze nie. No spokojnie, rzucamy jeszcze cierpienie. Żeby go trochę przybić, przymurować. Więc mi się go udało pozostawiać. No też nie chciałem, wiecie, ja bym tu podszedł no dalej, no to byłaby dupa, tak? Dupa, w sumie Minoś będzie ukradnięty. To nawet jak ona mi zginie, raczej ukradnie tego Minosa. Raczej powinno się udać, bo to jest w miarę daleko. I powinno się w miarę udać to zrobić. W sumie z nami będziemy mogli rzucić potem na smoka, ale najpierw cierpienie. Najpierw cierpienie, grajmy kontrolnie bardzo mocno. Grajmy kontrolnie bardzo mocno, no od tego się trochę pozbyłem, tak? No, no niezbyt przyjemnie. Nie lubię, tak? No trzeba uwieść, nie? Tutaj nie mogę się ustawić, bo dostanę lansko od tego, więc jakby cały czas czekam na bramy, nie? Teraz mogę podchodzić już do przodu. Aby tutaj kontra była ściągnięta. Fajnie. No, nikt nie lubi biegającej idiotki, tak? Nikt nie lubi biegającej idiotki, więc ją sobie sprzątnijmy. Bardzo ładnie. Jeszcze moral dostałeś. Może się nie uda to bym to zagrać, ale... Ale zobaczymy. I teraz grupowe cierpienie na spokojnie. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Mogę zrobić skok. Skok w bok, bum! Skok w bok, bum, bum, bum. Okej, okay. Czyli ciebie sprzątam. Cię sprzątam w sumie, a potem tego nie zostawię. Ten mi strzeli na pełnej. Tą jednostkę, jedną i drugą. Ale dobra, lecę tu. Sprzątnąć to, czy pozbyć. Nie wiem, jakby cały czas... No wiecie. Wiecie, co chodzi. Bicie smoka bez znamienia jest bardzo głupie. Tak, jest mega głupie. Jest ostatni bastion, z tego co widzę. Dobra, podszedł mi tam. Okej, mogę sobie kogoś przywołać. Nie chcę bić jakby tego, bo on mi poddaje, tak? No ale no, warto byłoby w sumie już go zbijać, tak? Ciebie 4, 8, 18. Dobra, ty mi tam niewiele zmienisz. Okej, ciebie tam nie mogę stanąć. Dobra, ciebie tu, potem ciebie tu. Ale wtedy tracę jakby wiecie, bo ty mogę walnąć z kontry. Ja tu kontrę ściągam, więc trochę bida. Ale w sumie... Jak stanę tu... A, bez ryzyka nie ma zabawy. Kurwa, jeden tylko poszedł. No niezbyt przyjemnie.
Nie powiem, że nie. Niezbyt przyjemnie. Niezbyt, niezbyt. Tam mi poszedłeś. Spoko. Jakby... Uważam, że ściągnięcie tej biegającej pipidówy będzie spoko. Dobry, dobre, żeby tam ich nie miał tych jednostek, żeby to mordować. I teraz znamie, wiadomo, znamionko sobie na spokojnie rzucimy. Wiadomo, na smoczera. O, tu, tu, tu. Będzie mógł mi dwie jednostki walnąć. To mi się nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Okej, dobra, może niepotrzebnie tak przyszedłem. Okej. Tam jest ta głupia hydra, na którą muszę uważać, bo on nie na mimo wszystko bije, tak? Mimo wszystko bije. Smok w sumie najbardziej. Jeszcze ty masz ile ruchu? 009. Dobra, wraca do ciebie w sumie, Minotaur. Minotaur wraca do żywych. Minotaur wraca do żywych. Okoloko. Niech tak będzie. Fajnie było u mnie. Ale swoje porobił, tak? Znaczy on ciągle bije mocno, nie? W sumie po części mądrze. Nie będę okłamywał, że w sumie po części spoko, bo mi teraz go zabije. Ale dobra. Bije, złapie, jakby nie miał pewnie innych rzeczy. Okay, czyli ty będziesz tutaj, ty będziesz kontrolował tą strefę. No, jakby bolało. Ale czy aż na tyle, że ja będę z tego powodu płakał jakoś mocno? Nie chcę cię tutaj ustawiać za dużej ilości. Podbicie tej hydry głupiej. Wiecie, o co chodzi, bo jakby ta hydra mi walnie za dużo jednostek. Dobra, uciekł w sumie, spoko. Bardzo w sumie miło uważam, że. Naprawdę bardzo miło, bo dzięki temu mogę tą hyderkę fajnie tutaj walnąć. Gniste weszły, spoko. Tak, smoka do zabicia mam. Tą dziesiątką, chociaż niekoniecznie. Ta dziesiątka by poszła tutaj, a diabeł pójdzie tam. Muszę tego zostawić też, nie? Wiesz o co, kaman. No niezbyt miło i niezbyt przyjemnie. Dobra, jakby ty lecisz do przodu. Dobra. Niezbytnio miło. Bo nie ma co robić, no trzeba bić, nie? O, uciekła. Jak fajnie. Nawet bardzo fajnie. Czekajcie, jak osłabienia są i te wszystkie rzeczy. O, jeszcze sporo. Mogę znamko sobie zmienić. Też bez sensu w sumie znamie zmieniać w tym momencie. Jakby chcę przetrwać, czyli po prostu sobie rzucę osobionko. Ja po prostu chciałem sobie przerzucić, tak? 2 do 7, kurwa, oddam im bardzo mocno. Tak trochę specjalnie się ruszyłem, jakby ktoś pytał. Specjalnie ruszyłem. Nie chcę, żeby hydra mi była dużo jednostek naraz, tak? Dobra. Dobra, ciebie to ściągam tamtymi.
Dobra, ładnie. Cudownie, wręcz znakomicie, wyśmienicie. Nastaw, bo ty mi się przydasz potem. Dobra, po to cię mam, żeby ściągać kontery. Fajnie. Teraz jak ciebie tu mam. Nie mam tu kontry, to biję ciebie. Bardzo spoko. Tobą raczej. Mimo wszystko. Nie do końca warto się ruszać. Jakby dobijmy po prostu te jednostki tutaj wszystkie. Dajmy sobie gościa, fajnie. Prawie się udało, a prawie i nie. Okej, czyli Hydra zaraz dostanie znamię na siebie, więc spoko. Przez ten kradziej też będzie mógł sobie strzelnąć, tak? Strzelnąć sobie będzie mógł. No i bardzo fajnie, tak? O to mi chodziło. Mimo, że ta nie ukradnie jakoś mocno. Jednak już będę mógł strzelać fajnie. Już mogę sobie znamię tutaj rzucić. Będę mógł nawet walnąć. Tką szóstką, nie dwunastką, nie ucieknę. Ja tak kurczę, no średnio mam co ukraść, bo ten jest dopiero 4 tury. 1-4 tury. Dobra, kradniemy w sumie. Lepiej, żeby nie miał, niż żeby miał, tak? Tu bicie wami to jest takie, powiem wam, że trochę średnie. A dobra, bijmy tą hydrę. Jedziemy, kurwa, zastanawiać, chociaż ciebie też trzeba zbić. Dobra, bijmy cię. Ładnie. Oczywiście, że boli, bo czemu by nie? Fajnie. Rzutkarz teraz mi nie zagraża jakoś mocno. Tu się nadstawię w sumie pod ciebie. Ale tak naprawdę prawie wiedźmy już zabijam. No jak ją ściągam, szczerze powiedziawszy. Jak bobra, jest kontrolnie bardzo mocno. Bardzo mocno i bardzo kontrolnie. Raczej w porządku, tak? Mimo wszystko raczej w porządku. Hydra gdzieś tam pewnie pójdzie, ale też dostanie szota na twarz. Mam 52 tych tu, 112 tych. To jest sporo od tych 12. Jest tu czterech. Coś kto mom i rozdzierające będzie przyjemnie wchodzić już. Bo mu zostały tak naprawdę jedna jednostka, a mam całą armię. Dobra, mu jedna jednostka, jedna i pół została, tak? Zabolało, zlaczka mnie przycisnął, skurczy bączek. Cię nie będę marnował na bicie ciebie. Dobra, ściągam cię, bo co ja będę się zastanawiał. Dobra, w sumie to wiedzenie to średnio wyszło. Ale dobra. Ale dobra. Nie, nie narzekajmy. Prawa moc, moi drodzy, poszła. Spoko, zabity na śmierć na baranek. Dobra, poszła prawa moc, która w sumie. Zostanie mu grupowe cierpienie rzucone. Dobra, udało się, moi drodzy, naprawdę udało się. To było riski w sumie. Okej. Dobra, spoko. Ściągnięcie ciebie mamy. Obrałem się jeszcze przebieg w sumie. Okej. No dobra, i tak naprawdę została zabicia ta hydra nieszczęsna. No i ten, to pipidłowa, nie? A jakby tutaj się po prostu cofam od hydry. Będziemy strzelać po prostu. Tym nie będę bił.
Tym biję w ciebie, nie będę się też ruszał. Fajnie. Gdereczka, piknie. Ciebie tu piknie. Wstęki, wzdęki. Czał nie ma. Dobra. Okej. Fajnie miałeś to tak zrobić, bardzo dobrze. 11 zostało. Mam czym jeszcze grać, więc lajcik. Lajcik, lajcik, prawa moc. Ulala. Ale zaboli 11 hiderek na prawej mocy. O Boże, o Boże, o Boże, Bożenko. Jak żyć? Jak żyć? Jak żyć? Nie no, spoko. Wszystko tutaj jest według mnie bardzo pod kontrolą, więc wywalone. Ale zabił mi jednego tego ziomeczka. Bum, bum go zlaczka. Zajebiście. Dobra, my będziemy bić wami. To ja po prostu go wystrzelamy na spokojnie. Bum. Gin. Bum. No ale to wcale aż tak dobrze to nie wygrałem, tak? Aż tak potężnie to ja tego nie wygrałem. Bądźmy szczerzy. Ale GG. Trochę tego wojska zostało, ale to nie była jakaś rzeźnia, szczerze powiedziawszy, no bo nie ma raczej magii. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Kto został do końca, wysyłam serduszka. Bawcie się dobrze kolejnym razem i do usłyszenia. Pa pa!